I to jest tak, że w 70% wtedy ciągnik może pracować na tym paliwie wodorowym i w 30% dalej paliwa diesla. Mniej więcej od roku marka New Holland ma w swojej ofercie ciągniki z fabrycznie montowaną instalacją wodorową. O tym, czy ma ona szansę przyjąć się również wśród polskich rolników i jaki jest schemat jej działania, porozmawiamy dzisiaj z panem Kamilem Delongiem z marki New Holland, przedstawicielem marki New Holland. Panie Kamilu, niech pan opowie, jaka jest historia tutaj wprowadzenia tego systemu w ogóle w ciągnikach rolniczych i jakich modeli ona dotyczy. Faktycznie tego typu rozwiązanie, czyli napęd wodorowy, jest w naszej ofercie nowością. Ja tutaj może króciutko sprostuję, że bazujemy na ciągniku marki New Holland, tak, to jest dokładnie model T5-140 Autocomand, natomiast samą zabudowę wodorową przygotowuje nasz kooperant, firma, z którą współpracujemy już od dłuższego czasu, firma Biofuel Solution z Holandii. I tam faktycznie w Holandii na miejscu jest już przygotowywany ciągnik, gotowy ciągnik do zabudowy wodorowej. Tak to powiedzmy w tej chwili wygląda. Czyli nie mówimy tutaj o modelach, a o jednym konkretnym modelu. Tak, no z uwagi na parametry jakieś tam i zastosowanie też tego rodzaju paliwa, tak, wybraliśmy taki ciągnik, który jest dosyć uniwersalny i który no, w gospodarstwie może robić różne funkcje, więc nie ograniczymy go tylko do pracy w polu, ale to również mogło być jakieś tam prace okołogospodarcze, takie czy ładowa, czy przyczepa, czy coś, więc jest to na tyle uniwersalna maszyna, właśnie ten model T5-140 Autocomand, że tego rodzaju paliwo no, idealnie może być stosowane. No właśnie, to może teraz przejdę tutaj od początku. Dlaczego w ogóle jako marka New Holland poszliście w tym kierunku, w kierunku wodoru? Więc też jak obserwujemy te trendy, tak, jeżeli chodzi o ekologię i oczyszczanie spalin w ciągnikach wysokoprężnych, tutaj mówię o silnikach diesla, no to te normy stawiane unijne, no bo jesteśmy w Unii, więc są coraz bardziej restrykcyjne, tak, coraz to nowe dochodzą systemy oczyszczania, mamy DPF, mamy AdBlue, różnego rodzaju jeszcze katalizatory, no i gdzieś tam dochodzimy do ściany, już w tym momencie, jesteśmy w 2021 roku i w samochodówce wygląda to tak, czy w branży taki automotive, że gdzieś tam już są te rozwiązania elektryczne innego zastosowania. W maszynach rolniczych, gdzie no, maszyna musi wykonać pracę, tak, pewną taką pracę, która wymaga dużo mocy, trudno jest zastąpić tak naprawdę to standardowe czy takie tradycyjne rozwiązanie w silnika wysokoprężnego. Ale niemniej jednak no, marka New Holland no, poszukuje gdzieś tam tych rozwiązań. Mamy centrum badawcze, które idzie w różnych kierunkach. Nie ograniczamy się tylko do jednego, ale właśnie jeszcze oprócz tej wodorowej mamy jeszcze tam dwa rozwiązania, nad którymi też pracujemy. No i to wodorowe jest jednym z takich właśnie kierunków gdzieś tam, gdzie może w przyszłości stworzy się infrastruktura, która będzie ułatwiała i tankowanie i korzystanie. I to może być jedno właśnie z rozwiązań czy kierunków. No dobrze, no to jak w ogóle ta instalacja działa, gdzie ona jest montowana i jaki jest jej schemat potem działania? Podstawą jest tutaj ten ciągnik. Ciągnik jest czterocylindrowy, silnik jest 4,5 litra. Tradycyjny silnik diesla, tak, wysokoprężny, właśnie 4,5 tysiąca cm3. Moc 140 koni, napędzany przekładnią bezstopniową, tak, żeby ta jazda była jak najbardziej płynna. Tutaj w silniku nie są to zbyt duże ingerencje, jeżeli chodzi o sam silnik, bo on dalej może pracować na standardowym paliwie tutaj diesla. Natomiast nowością jest to, że dochodzi ta zabudowa wodorowa, która jest montowana zarówno na dachu ciągnika, w dachu są te elementy, jak i z przodu jeszcze mogą być tutaj na przednim tuzie też te zbiorniki na wodór. I to jest tak, że w 70% wtedy ciągnik może pracować na tym paliwie wodorowym, a w 30% jest to pewnego rodzaju mieszanka, tak, tego paliwa wodorowego, w 70 i w 30 dalej paliwa diesla. Pozwala to utrzymać tak naprawdę te same parametry wydajności tutaj, czy mocy silnika, czy tych parametrów hydraulicznych, takich użytkowych, tak żeby nie było tych strat, tak, gdzieś tam uszczerbku na typowym takim wykorzystaniu ciągnika. Czyli możemy go tutaj nazwać również ciągnikiem hybrydowym. No w tym wypadku tak, bo faktycznie możemy zarówno na jednym, jak i drugim paliwie pojechać tym ciągnikiem. A tutaj mówi pan, że stosunek rozłożenia jest 70 do 30, czy to można w jakiś sposób korygować, czy jest taka granica i koniec? Ta relacja została tutaj zaproponowana przez tą firmę Blue Fuel Solution, tak, według nich jest to takie najbardziej optymalne, właśnie bo chodzi o to, żeby utrzymać
te same parametry wydajności ciągnika. Tak, ta sama, żeby była ten sam moment obrotowy, ta sama wydajność hydrauliki czy wałka WOM na przykład. Nie? Czyli mamy tutaj oszczędności na spalaniu oleju napędowego, a jak wygląda obsługa tego systemu? Czy tutaj te koszty maleją, czy raczej chodzi przede wszystkim o zmniejszenie emisji spalin? Więc głównym takim celem było ograniczenie tych emisji szkodliwych substancji do powietrza, tak? I w 70% udało się ograniczyć emisję dwutlenku węgla, tych CO2, i w około tam 50% NOx-ów, czyli też tlenków azotu. I to faktycznie powoduje, że mamy o wiele czystsze spaliny, takie, które gdzieś tam już wychodzą z rury wydechowej. Więc to był jeden z głównych takich celów tego zastosowania. A drugim, no nie ukrywamy, że tutaj koszt, czy powiedzmy pozyskanie tego wodoru, czy tankowanie, no dedykowane jest do takich gospodarstw, które mają możliwość wytworzenia tego wodoru, tak? I to jest jakiś, to jest środek, to jest efekt uboczny, powiedzmy, podstawowej działalności gospodarstwa. Jeżeli jest taka instalacja w gospodarstwie, która ma przygotowanie do wytworzenia tego wodoru, no to wtedy mamy to tankowanie no, dużo niższym kosztem po prostu. Ale rozumiem, że tutaj tankowanie tego systemu nie jest tak częste jak zbiornika na olej napędowy. To znaczy tak, jeżeli chodzi o takie typową pracę, no to faktycznie musimy tankować to zużycie, powiedzmy, tego paliwa, nazwijmy to, tak, jest podobne jak w silniku diesla. Czyli na taki jedno zatankowanie wystarcza nam na taki dzień roboczy w średnim obciążeniu, tak, więc powiedzmy, że musimy podobnie to tankować. Ten wodór jest uzyskiwany, to działa to tak w Holandii na przykład, że to jest w gospodarstwie, gdzie jest ono efektem ubocznym podstawowej działalności gospodarstwa, tak, więc jest tanie pozyskanie tego wodoru. Wspomniał pan tutaj o Holandii, rozumiem, że w Polsce jeszcze tego typu ciągników nie mamy. Tutaj prowadzimy rozmowy z Politechniką Wrocławską, bo oni też badają tutaj, tam są pewne projekty na bazie tutaj tych rozwiązań wodorowych, tak, jako paliwa gdzieś tam w pojazdach. No prowadzimy rozmowę, tak, gdzieś tam pod kątem funduszy unijnych jest szansa, że może w jakiejś tam niedługiej przyszłości takie ciągniki pojawią się również i w Polsce i to byłby instytut, z którym moglibyśmy zacząć gdzieś tam współpracę, bo już, no mówię, gdzieś tam te rozmowy są. A za granicą ile takich ciągników pracuje, jest pan w stanie nam powiedzieć? Tutaj głównie mówimy o rynku niemieckim i krajach Beneluxu, tak? Holandia, Belgia i to jest kilka ciągników rocznie gdzieś tam jest oferowanych w tego typu zabudowie, bo też wiadomo, tych gospodarstw tak nie przybywa gwałtownie. No nie ma aż takiej dużej skali wykorzystania po prostu tych maszyn. Czyli pewnie w związku z tym również ciężko ocenić, jaka będzie trwałość tego systemu. No z tego, co mówią przedstawiciele Blue Fuel Solution, no to ma być podobna trwałość i taka wytrzymałość jak standardowego ciągnika. Chodzi o to właśnie, żeby nie ograniczyć czy nie umniejszyć tych podstawowych parametrów ciągnika, ani wydajności, ani takiej użytkowości, ani też żywotności. Te ciągniki już pracują, bo tak naprawdę to rozwiązanie pojawiło się w Marseniu Holland w ubiegłym roku, więc no zobaczymy. Jest to dosyć nowe rozwiązanie w naszym przypadku, chociaż te rozwiązania na rynku gdzieś tam w innych pojazdach takich nierolniczych wiem, że funkcjonują i z całkiem z powodzeniem. Rozmawialiśmy tutaj o kwestiach technicznych, no to teraz pozostaje mi zapytać również o koszt wyprodukowania tego typu ciągnika z tym systemem. Czy on się zmienia w porównaniu do standardowego napędu? Jeżeli mówimy o samym koszcie ciągnika, no to tutaj powiedzmy, że to jest taki koszt rzędu 300 czy 400 tysięcy, w zależności od wyposażenia. No ciągnik musi być tutaj właśnie z tą przekładnią bezstopniową w tej najmocniejszej mocy, tak, 140 koni, nie, ale to jest sam koszt ciągnika. Plus, jak w ubiegłym roku rozmawiałem z firmą właśnie Blue Fuel Solution, no to był koszt około 50-60 tysięcy euro tej zabudowy wodorowej. Czyli to no, dosyć duże są to koszty. Z tego, co oni mówią, no, większość takich ciągników jest kupowana poprzez dotacje unijne, nawet tam na zachodzie. Te rozwiązania takie proekologiczne są bardzo mocno dotowane i premiowane i te środki no, dosyć łatwo pozyskać w przypadku takiego projektu. Więc Unia zwraca no, dużą część środków. Chociaż są to, nie ukrywam, na wolnym, tak normalnie chcąc kupić, są to dosyć drogie rozwiązania. Powiedział pan tutaj również, że ma pan plan, żeby sprowadzić tego typu ciągnik do Polski, że być może będziecie tutaj je testować wspólnie z Politechniką.
Czyli rozumiem, że upatrujecie potencjał w tym, w tego typu rozwiązaniu również na polski rynek. Nie no, jak najbardziej. No, świat dzisiaj tak szybko się zmienia, tak? W tej chwili już no, Niemcy chcą wycofać w ogóle silniki diesla, na przykład w samochodówce, tak? Już dosłownie 2025 rok, to już będzie odcięcie, tak, od silników. Więc to tak dynamicznie te zmiany postępują. No, my też nie jesteśmy gdzieś tam na krańcu świata, jesteśmy w centrum Europy. Staramy się patrzeć w różnych kierunkach, tak? Bo trudno trochę przewidzieć przez tę szybkość tych zmian, co będzie za 2 lata czy za 3 lata. I może faktycznie okazać się, że to rozwiązanie, czy takie rozwiązanie, no będzie gdzieś tam strzałem w dziesiątkę na przykład. No właśnie, to w jakim kierunku podąży według Pana ta branża rolnicza? Czy ciągniki z silnikami spalinowymi diesla w końcu znikną z tej branży? Będąc przy tych rozwiązaniach paliwowych, ekologicznych, no w tej chwili już mamy też w seryjnej ofercie model New Holland T680 Electrocommand i to jest ciągnik Methane Power, czyli w 100% zasilany metanem. Ten model już był prezentowany kilka lat temu na targach czy Agritechnice w Hanowerze, czy nawet w 2019 roku w Kielcach, na Agrotechu Kielce też prezentowaliśmy, chociaż wtedy to był taki projekt jeszcze prototypowy. Typowy. Ten ciągnik wyglądał dość futurystycznie i robił duże wrażenie, natomiast no to było jeszcze w fazie takich badań i projektu. Tak? W tym momencie mamy już seryjny model, który możemy każdy z nas przyjść do dealera, tak, tutaj w Polsce, skonfigurować sobie według tam własnego uznania, czy takiego wyposażenia, czy takiego, ale już właśnie ten model Methane Power, czyli zasilany metanem. No i to jest jedno z rozwiązań, które mamy już w seryjnej ofercie. Te ciągniki, co więcej, już mamy właściwie zamówione, tak? Więc w przyszłym roku na wiosnę będziemy chcieli gdzieś tam pokazać, jak te maszyny pracują w polskim gospodarstwie. Mam nadzieję, że wtedy też będzie okazja się spotkać i porozmawiać i zobaczymy faktycznie na prawdziwej maszynie, jak to wygląda. I to jest właśnie kolejne rozwiązanie, tak? W kierunku tych rozwiązań paliwowych, ekologicznych, tak? Tutaj Centrum Badawcze New Holland wiem, że bada pojazdy pod kątem elektryfikacji, czyli napędu elektrycznego. No w ciągniku jest o tyle problem, że nie ma tego miejsca, gdzie umieścić te akumulatory, tak? Bo my mamy most, skrzynię i trochę inaczej jak w ciężarówce czy w aucie osobowym. Tam jest jakaś tam podłoga czy bagażnik i te akumulatory łatwiej gdzieś tam zmieścić. No w ciągniku trochę brakuje tego miejsca i to jest takie główne ograniczenie, jeżeli chodzi o ciągniki rolnicze. No i też praca ciągnika, no to mówię, to jest no on nawet jak stoi, nie jedzie, to wykonuje dużą pracę chociażby na wałku WOM na przykład, tak? Kiedy WOM pracuje, albo hydraulika. I to wymaga no, już troszeczkę innego momentu obrotowego, innego rozwiązania takiego pod kątem napędzenia tej mocy tutaj, tak? Wygenerowania tej mocy. Więc no, nie ograniczamy się, mamy różne kierunki, no i zobaczymy, które okaże się skuteczne, nie wiem, za 2, za 3 lata, czy za 5.